hodowców, jestem Karol Hodowca i w dzisiejszym odcinku pokażemy sobie moje króliki oraz powiem, co ja daję królikom, jak dbać o króliki, jak ja dbam, żeby były zdrowe, ładne i duże. Także może zacznę najpierw, ile mam sztuk. Mam 3 zakaczone samice, tu jest jedna z nich. Mam również samca, ojca przyszłych młodych, on tutaj jest taki łaciaty. Lubi jak się go głaszcze, tak, o widzicie, ciekawski świata. No, dobra, dobra. I tutaj jest jedna samica z zakoconych. No i powiemy sobie, co robić, żeby króliki były zdrowe, co im dawać. Także zacznę może od tego, jak królikom daję rano. Dostają jabłko lub marchew z sianem, a wieczorem dostają w jeden dzień suszony chleb, w jeden dzień zboże. I powiem wam, że nie można dawać królikom normalnego chleba. Niektórzy dają, ale to jest duży błąd, ponieważ chleb musi być zasuszony, bo dla królików nie jest dobre, jak chleb nie jest zasuszony. Mogą zachorować. No i królikom też nie należy dawać różnych kapuścianych rzeczy w dużych ilościach. Można im dawać, tylko z umiarem wszystko, ponieważ króliki potem może rozbeczkować. Także tak. Tak dziennie listek kapusty im starcza spokojnie. A tak lepiej dać marchewkę, jabłko. Szczególnie w zimę, jak kapusta jest jakieś tam za granicy, to lepiej nie dawać im takiej kapusty, bo może im się coś stać, bo jest z opryskami różnymi. No. A tak lepiej dać im no zboże, chleb. Także tak wygląda u mnie dieta królików. Króliki też u mnie nie mogą mieć w ogóle. I u wszystkich też tak lepiej, żeby było. Nie mogą mieć mokro. Jak widzicie, lepiej nie mają sucho, jak widzicie, odchodów praktycznie zero. Siano jako pościółka, słomy raczej nie daje, bo ona jest taka ostra. I królikom czasami się wbijają różne takie, wiecie, ze zboża, takie łuski w nogi. Ja raz wyjmowałem takie łuski, to aż paskudnie to wygląda. Dlatego mówię, tutaj miękkie sianko, wygodnie im jest i wszystko mogą sobie pojeść. Także u królików nie może być absolutnie mokro, ani dużo gnoju. Ogólnie, jak ja mam 3 zakocone samice, to tak 2 tygodnie przed wykotem należy im już nie sprzątać, nic tu nie ruszać, żeby miały trochę odchodów do budowy gniazda, ponieważ samice budują gniazdo, u mnie przynajmniej tak jest już przez parę lat z odchodów. I ja im nie ruszam, mają święty spokój, sobie same robią jak chcą. No, a tak to co, woda jest też podstawą. U mnie akurat teraz w zimę nie ma pojników, jak widzicie, ponieważ jak jest zima, no to wiecie, złapię przymrozek i po pojniku, tu widzicie tylko jeden pusty, już go nie zdejmowałem, a tak to nigdzie tutaj pojników żadnych nie ma. Tutaj jest 2 z 3 samic, też zakocona, gdzie też ma czysto tutaj siano, trochę jakichś suchych odchodów, ale jej już nie będziemy też sprzątać, ponieważ no będzie miała wykot, więc niech ma tutaj różnych rzeczy do budowy gniazda. Na bardzo dużo je i tak przypuszczamy, że będzie miała sporo młodych, bo dużo jej jest dosyć gruba. Tak tutaj wygląda ta samiczka. Ogólnie mam same 3 samice i są brązowe, a samice są takie łaciaty. No. Ogólnie ja królikom nie daję żadnych pasz, żadnych sztucznych mieszanek. Nie szczepię królików, bo to moim zdaniem no, nie jest potrzebne. A króliki są i tak zdrowe. Tutaj mamy poranne śniadanie dla królików, czyli siano, marchewka, oj, buraki też czasami dostają. No i sobie pokarmimy nasze króliki. Tu jest trzecia już, ostatnia samica zakocona też. Taka ładna, duża samica. Ona jest najdziksza z tych wszystkich 4 królików. Dostanie marchewkę. Ma jak gdzie je z ochotą. Ogólnie na rynkach, często na targach sprzedają taką marchewkę, wiecie, odpadową, i to za grosze kosztuje praktycznie 20 kg marchewki, kosztuje tam 8 zł. To nie są duże pieniądze jak na taką marchewkę. No i królikom można spokojnie taką dawać. Tak tutaj wygląda. No i idziemy do następnej samicy. No także idziemy do następnych królików. Tutaj dostanie teraz samiczka. Ona akurat ma dużo siana, jak widzicie, także jej nie będę dawał dużo siana. Dostanie po prostu marchewkę, pół buraka. Tamtej też dałem pół buraka w końcu. No i siana nieduże, jak już mówiłem, o tyle dostanie i jej starczy, ponieważ ma jeszcze sporo, a szkoda, żeby się marnowało siano. Do wykotu samic zostało po około 2 tygodnie, bo zostały dopuszczone pod rząd.
A damy mu taką dużą marchewkę, niech ma. No i u mnie dostają króliki dwa razy dziennie, rano i wieczorem. No, wieczorem, jak już mówiłem, dostają suchy chleb lub zboże. Taki zestawy dostają teraz. Weź ucho, mały. To wygląda, że damy tej samiczce. Ogólnie jak są w lato małe króliki, to dostają trzy razy, wiecie, żeby rosły ładnie, żeby im nic nie brakowało. No i również daje im zielone, jak tylko się pojawi. Tak, króliki hodowane tylko na naturalnych rzeczach. Siano dostanie, ona bardzo siano lubi. No i tyle byłoby w tym filmiku. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się coś spodobało. Kliknijcie subskrypcję, bo na 850 robię konkurs z gołębiem pocztowym do wygrania. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!